dawno, dawno temu. Za Pimilami, za Tatrami przyjechała pewna kolonia dorabki z dróg. Już pierwszego dnia po przyjeździe postanowili odkryć skarby rabki. Po całym dniu szukania skarbów wieczór nie mógłby się odbyć, gdyby nie kibicowanie na półfinałach Euro 2016. Portugalia! 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 Gol! Yes! Poszli wcześniej spać i już drugiego dnia zbudziła ich bardzo wczesna pobudka. Pobudka, pobudka. Jeszcze 5 minut. Pobudka. Musieli stać tak wcześnie, gdyż postanowili pojechać do Zakopanego, by wspiąć się na pałówkę. Jadę ulicą, opony Astargo. Euro 2016, który wygrała Portugalia.
Na otwartych i zamkniętych basenach. Zjeżdżać na zjeżdżalni. Nurkować. Jednym słowem dobrze się bawić. Wypoczęci po raz kolejny, bo oczywiście oni są mistrzem w wypoczywaniu. Siódmego dnia pojechali na wycieczkę rowerową nad Dunajem. W szlakcie prowadzący do czerwonego klasztoru, gdzie zobaczyli pokaz ptaków. Wieczorem oczywiście odbyło się długo wyczekiwane mandale. Jeśli chcecie patrząc go na lisa, to serdecznie zapraszam was. No, jak to zaprezentowali swoje talenta, dnia 8, po wycieczce już do kawarii żydowskiej, gdzie dowiedzieli się wiele rzeczy o kapliczkach, różnej maści, gdzie w drogach krzyżowych, które się tam odbywają, najsłynniejszych, największych w całej Polsce, musiał się odbyć obowiązkowo chrzest koloniny. Myślę, że to nie jest wcale proroczo dla Michała. Poszli spać, już jako górale. I dnia 9, oczywiście jak to kobiety, postanowiły, że pojadą do Zakopanego na zakupy, by wieczorem móc się pokazać z nowymi rzeczami na ognisku, gdzie była kiełbaska i śpiewy. Zaprezentować jedną naszą autorską piosenkę.